komisji na przewodniczącą została wybrana Łoskowicz Agnieszka i na wiceprzewodniczącą Winiarska Małgorzata. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Damian Czarnecki. Jestem za. Jerzy Kaluga. Jestem za. Łukasz Koźdub. Za. Karol Lech. Za. Sławomir Lisek. Za. Marek Matejski. Za. Kamil Nogaj. Za. Marek Szczepiński. Za. Kazimierz Szczęsny. Za. Mariusz Szyszka. Za. Damian Tomczyk. Za. Małgorzata Winiarska. Za. Agnieszka Woskowicz. Za. Tomasz Jumczyński. Za. Damian Zielony. Za. Dziękuję. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 15, głosów za 15. Przegłosowana uchwała jednogłośnie. Czytamy projekt numer 5, uchwała numer 3 Rady Gminy Gnieźnica w sprawie powołania Komisji Społeczno-Gospodarczej. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994, pozycja 1000, pozycja 1349 i 1432 Rada Gminy Gnieźnica uchwala, co następuje. Powód, paragraf 1, powołuje się Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych w składzie Karol Lech, Marek Matejski, Jerzy Kaluga, Szyszka Mariusz, Tomczyk Damian, Lisek Sławomir, Szczęsny Kazimierz. Komisja się konstytuuje, wybierze też przewodniczącego i zastępcę. A może przegłosujemy skład, jaki przedstawiłem. Kto jest za składem komisji? Damian Czarnecki. Jestem za. Jerzy Kaluga. Jestem za. Łukasz Koźdub. Za. Karol Lech. Za. Sławomir Lisek. Za. Marek Matejski. Za. Kamil Nogaj. Za. Marek Szczepiński. Za. Kazimierz Szczęsny. Za. Mariusz Szyszka. Za. Damian Tomczyk. Za. Małgorzata Winiarska. Za. Agnieszka Woskowicz. Za. Tomasz Jumczyński. Za. Damian Zielony. Za. Dziękuję. Chwila przerwy na konstytuowanie się komisji, powołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.